Co się teraz w ogóle dzieje? Przenoszą stolicę na wschodnią część Borneo. Na temat tego kraju, a miałem przyjemność odwiedzić już kilka części Indonezji. Byłem na Bali, byłem w Jakarcie, w okolicach. Często odwiedzam Batam, która jest wyspą obok Singapuru. Byłem na Sumatrze, tak teraz i no jakąś tam opinię mam wyrobioną o Indonezji, aczkolwiek każda podróż do tego kraju otwiera mi trochę oczy na nowo. No i chciałbym się podzielić moimi spostrzeżeniami ogólnie o Indonezji. Więc zacznijmy od atrakcyjności turystycznej. Wydaje mi się, że oceniłbym to 7, a może 8 na 10. A kraj jest bardzo atrakcyjny turystycznie, można znaleźć niemalże wszystko, aczkolwiek wiadomo będzie trochę monotematyczny. Plaże, wulkany, plus Bali, mniej więcej. A poza tym, jeżeli chodzi o jedzenie, to nie jest najlepszym krajem, przynajmniej jak dla mnie. Ja preferuję kuchnię tajską, czy wietnamską nawet, albo malezyjską. Aczkolwiek jedzenie na Bali jest fantastyczne. Jedzenie indonezyjskie na Bali jest naprawdę rewelacyjne, jest tanie, jest przepyszne. Poza Bali średnie, tak jak widzieliście. Szczególnie, można jakby to powiedzieć, na prowincji. Chciałbym dać swoją opinię na temat sytuacji politycznej. Wydaje mi się, że ogólnie jest ona stabilna, a prezydent Jokowi został wybrany na drugą kadencję niedawno. I co się teraz w ogóle dzieje? Przenoszą stolicę na wschodnią część Borneo. To jest po prostu dżungla de facto w tej chwili, no i oni gdzieś tam będą próbowali zbudować nową stolicę. Po prostu Jakarta tonie w Morzu Japańskim. I ogólnie jest przeludniona, są korki, jest tragiczna. No to jest naprawdę dziura, której trzeba omijać i się zgodzę w tym 100%. Ma swój klimat, można tam się fajnie zabawić czasami, ale ogólnie trzeba omijać. Więc przenoszą tą stolicę na Borneo, a planują przenieść ją w ciągu 5-10 lat, czyli jeszcze niby rząd ma się przenieść przed zakończeniem drugiej kadencji Jokowiego, czyli jego ostatniej, bo tutaj też można mieć tylko dwie kadencje, w 2024. No i zobaczymy, co z to wyjdzie. No, ogólnie jest to kosmiczna inwestycja infrastrukturalna, no bo tam nic nie ma, czy tam jest jakieś miasto, jedno czy dwa i gdzieś tam w okolicy tych miast próbują zbudować, no ale to są miasta prowincjonalne w tej chwili, tam się nie da dolecieć z Singapuru, więc mimo, że to jest godzina z hakiem lotu, więc to jest dramat. To jest po prostu budowa miasta od nowa, no ale jeżeli chodzi o przyszłość, no to myślę, że to może mieć jakiś sens. A jeszcze raz powtórzę, że Indonezja jest największym muzułmańskim krajem na świecie. To jest kraj ponad 300 milionowy i większość ludzi jest wyznania islamu, ale nie wszyscy. Więc jeżeli chodzi o jeżeli chodzi o liczbę muzułmanów w jednym kraju, to jest największy kraj na świecie. Ale także jest tutaj dużo innych religii. Jak widzieliście w tej części Sumatry, chrześcijaństwo, różne odmiany chrześcijaństwa, kupę kościołów, nawet na tej wyspie Samosir, na jeziorze Toba, chrześcijaństwo dominuje, aczkolwiek muzułmanie też się przewijają wszędzie, ale już na przykład na tej północnej, najbardziej północnej części Sumatry, czyli Aceh, czyli to jest tak naprawdę najbardziej na północ wysunięta część Indonezji, jakby blisko granicy tajsko-malajskiej, tam już radykalny islam, tam się w ogóle piwa nie da, czy alkoholu kupić, więc no jest to kraj niesamowicie zróżnicowany religijnie, etnicznie też, bo to grup etnicznych tutaj też jest masa, więc wydaje mi się, że to warto wiedzieć przed przyjazdem do Indonezji, no i trzeba te rzeczy trochę zrozumieć przynajmniej, żeby też się czuć bardziej komfortowo i też zrozumieć, że to nie jest taki kraj zero-jedynkowy, no bo to jest ogromny kraj położony na obszernym obszarze morza, tak? No bo to są setki wysp, archipelag. Po co zacząłem w ogóle rozmawiać o sytuacji politycznej czy religijnej? No oczywiście chodzi o bezpieczeństwo. Były ataki na kościoły, były bomby na Bali 15 czy 17 lat temu. Regularnie się coś dzieje w Indonezji mimo wszystko, więc no dalej ta sytuacja pod tym względem jest jakaś napięta. Te kultury wiadomo nie do końca nigdy się nie dogadują zawsze, więc zawsze są jakieś tam spięcia, aczkolwiek wydaje się, że ogólna sytuacja jest w miarę okej. I tutaj jeżeli chodzi o ludzi na takich prowincjach powiedzmy właśnie Meda, Sumatra, no to naprawdę ci ludzie są niesamowicie mili, są ciekawi białego człowieka, są ciekawi innych kultur, pomocni, nie liczą, nie próbują okraść, no naprawdę pod tym względem się czujesz bardzo bezpiecznie tutaj, ale no trzeba uważać szczególnie w dużych miastach. Wydaje mi się, że im większe miasto, tym gorzej, im bardziej turystyczny region, tym trochę gorzej, więc trzeba się po prostu zawsze trzymać swoich ścieżek. A druga sprawa bezpieczeństwa to jest komunikacja. Indonezja ma bardzo słabe wyniki, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo komunikacji. Czy to będzie promy, czy to będą promy, statki, czy to będą samoloty, czy to będą samochody, cokolwiek, są problemy z tym. Więc tak naprawdę mimo wszystko zawsze transport lotniczy jest najbardziej bezpieczny. Jeżeli musicie przemieszczać się po kraju, wybierzcie zawsze ten transport lotniczy. Patrzcie też na linię, patrzcie na wykaz linii, których Unia Europejska zakazuje. To jest taki fajny przykład, bo wiele z tych linii nigdy nie poleci do Europy, ale Unia Europejska jakby wypisuje listę wszystkich linii, które w ogóle nawet by nie mogło o tym myśleć. Mimo że to linia może tylko operować połączenia wewnątrz Indonezji, to ona na takiej liście się znajdzie, jeżeli będzie uznawana za niebezpieczną. W tej chwili kilka lat temu wszystkie chyba indonezyjskie linie zostały usunięte z tej listy. Kiedyś nawet Bakaruda na nim była, czyli narodowy przewoźnik odpowiednich lotów. Było naprawdę mocno słabo, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo transportu lotniczego także, ale to się mocno zmieniło i mimo katastrofy Lion Air jest bezpiecznie, tak? A dla gwoli ścisłości ta katastrofa była spowodowana defektem samolotu, czyli to była wina producenta firmy amerykańskiej Boeing, a nie przewoźnika indonezyjskiej grupy lotniczej Lion Air. Ostatnia katastrofa w Indonezji, która by się wydarzyła ze względu na przewoźnika, to jest Air Asia, lot z Surabai do Singapuru. To było kilka lat temu, głośno to było chyba w dzień świąteczny, a może 5-6 lat temu, może trochę dawniej. To było w święta Bożego Narodzenia, bardzo głośno na świecie, i to był błąd pilota, błąd szkolenia, błąd przewoźnika. Więc ogólnie wybierajcie, nie oszczędzajcie na bezpieczeństwie, jeżeli chodzi o transport. Wybierajcie najbardziej komfortowe i bezpieczne formy transportu, a nie najtańsze. Naprawdę nie zaoszczędzicie na tym nigdy. Waluta. Rupia indonezyjska, tak widzieliście, się płaci w milionach czy w tysiącach, więc ta waluta jest zupełnie nic nie warta, jeżeli chodzi o jedną jednostkę. I się łatwo przelicza dla mnie, bo 10 000 rupii to jest $1 singapurski, czyli dosłownie 1 do 1. Te waluty się bardzo blisko trzymają, więc dla mnie to jest bardzo łatwo, czyli 10 000 rupii to jest około niecałe 3 zł, tak się więcej przyjrza. I tyle, to nie ma jakiegoś większego znaczenia. To, co ma znaczenie, to jest to, że raczej tutaj się nie zapłaci kartą. W Jakarcie, w większych miejscowościach tak, ale przywieźcie tonę gotówki. I najgorsze jest to, że największy banknot, jaki ja doświadczyłem, to jest 100 000 rupii, czyli odpowiednich $10 singapurskich, odpowiednio około 30 zł. I wyobraźcie sobie, że musicie przywieźć miliony w banknotach 100 000. Naprawdę, portfel pęka w szwach. Tym, czym chciałbym się jeszcze z Wami powiedzieć przed przyjazdem do Indonezji, to jest ludzie, tak jak wspomniałem wcześniej, naprawdę mili, naprawdę fantastyczni, ci przewodnicy, wszyscy ludzie, którzy mnie tutaj zaczepili, ani raz nie czułem, że ktoś naprawdę poluje na mnie pod względem jakimkolwiek, tak? Czy chcą mnie obłupać z moich rupii, czy dolarów, czy cokolwiek, czy nie wiem, chcą coś złego zrobić, naprawdę nie. Wszyscy, jeżeli ludzie się patrzyli po prostu z ciekawością, a ogólnie byli mili, pomocni, pod tym względem Indonezja mnie już zaskoczyła. Jest to wiadomo domena takich krajów biedniejszych, ale Indonezja naprawdę zaskakuje pod tym względem pozytywnie, więc wydaje mi się, że ludzie zawsze Wam pomogą, jak będą tylko mogli, a to jest ten drugi problem, że nie zawsze mogą, są czasami zagubieni, nie wiedzą, co się dzieje, nie mają takiego zdrowego rozsądku. I ostatnia rzecz to jest przyszłość Indonezji, więc nie wiem, czy jestem odpowiednią osobą, żeby się o tym wypowiadać, ale chciałbym Wam mniej więcej przedstawić, jaka jest potęga tego kraju. Tak jak wspomniałem wcześniej, jest to kraj ponad 300 milionów ludzi mieszka tu już teraz. Ten kraj jest przewidywany na bycie czwartą gospodarką świata, czwartą największą gospodarką świata do roku 2050, czyli w przeciągu następnych 30 lat ta gospodarka z miejsca jakieś tam, nie wiem, z końca listy ma zostać czwartą gospodarką świata po Chinach, Indiach, Stanach Zjednoczonych. Takie są przewidywania na rok 2050, więc to jest potęga. Wydaje mi się, że tutaj naprawdę coraz więcej inwestorów, coraz więcej ludzi się skupia na budowie tego kraju, no bo tu jest tak dużo do zrobienia, ale jest tak ogromny potencjał w tym samym czasie, że po prostu mimo tych trudów próbują i coraz więcej widzę inwestorów zakłada swoje się. Kiedyś na przykład było tak, że jeżeli kapitał szedł do Indonezji, to on szedł przez Singapur, czyli na przykład fundusz kapitałowy założył swój oddział w Singapurze, no i inwestował w Indonezji, tak dla bezpieczeństwa, po prostu inwestorzy nie ufali, że jak zainwestują swoje pieniądze w Indonezji, to coś z tego dostaną. No teraz już się to zmienia, teraz już fundusze otwierają swoje siedziby w Indonezji i tak naprawdę Indonezja skupia najwięcej finansowania, jeżeli chodzi o nowe firmy technologiczne w całym regionie. No to jest zdecydowanie potężny. Już tutaj kilka tak zwanych unicornów, czyli firm, które są warte miliard dolarów lub więcej. Największą firmą tego typu jest Gojek, czyli odpowiednik takiego Ubera, ale oni oferują wszystko. Jeżeli będziecie w Jakarcie, to pierwsze co was uderzy, motocykliści w zielonych strojach Gojek lub Grab też. Po prostu wszystko wam są w stanie zaoferować. Płatności, kupić coś, masaże, restauracje, dowozy, no przewozy, wszystko. Jest to kosmiczna aplikacja. Też Tokopedia, która jest takim odpowiednikiem Allegro polskiego. Jest kilka innych dużych firm i też dużo jest takich firm, które dopiero wypuszczają swoje korzenie, no a także firm międzynarodowych, które powoli wchodzą do Indonezji. Zdecydowanie polecam odwiedzenie Indonezji. Wydaje mi się, że można tutaj spędzić dużo czasu podróżując, rozumiejąc kraj. Na razie kończę. Myślę, że było ciekawie i będzie jeszcze ciekawie, jeżeli chodzi o Indonezję. Dopiero też jestem na etapie wdrażania się w ten kraj i rozumienia więcej o tym, o co chodzi i dokąd ten kraj zmierza. Dzięki.